Biblioteka z kotem. Czarnym kotem. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Biblioteka z kotem. Na kolejnym odcinku, tym razem poświęconym golemom. A właściwie książką, które mówią o golemach. O, właśnie mój pies postanowił tutaj do nas dołączyć. Muszę go pokazać teraz, bo on po prostu przyszedł dzień dobry powiedzieć. To jest Misia, Misianta. Dzisiaj w naszej bibliotece z kotem jest piesek. Piesek będzie z nami zaczynał. Wracając do tematu. Kochani, chciałam Wam dzisiaj przedstawić kilka książek o golemach. Pierwszą z nich, absolutnie kultową, jest książka Gustawa Meyrinka pod tytułem Golem, oczywiście. Drugą książką, o której opowiem, jest książka Macieja Płazy Golem. To jest, no, można powiedzieć, nowość. To znaczy, jest to książka niedawno napisana, która w zeszłym roku była nominowana do Nike. O niej opowiem za chwilę. Kolejnymi dwiema książkami, o których wspomnę, bo nie będę o nich zbyt wiele mówiła, to jest fantastyczna taka, nie wiem, co chciałam powiedzieć, dwulogia, nie ma czegoś takiego, ale po prostu książka w dwóch tomach, mianowicie Golem i Jean. Ja mam te dwa tomy, ale pokazuję Wam jeden. I kolejna książka o golemie, o której wspomnę, to jest książka Golem's Limehouse. Proszę bardzo. A teraz przejdźmy do rzeczy. Czym są golemy? Oczywiście ci z Państwa, którzy nigdy w życiu nie interesowali się, powiedzmy sobie, literaturą judaistyczną, czy w ogóle związaną z całym tym obszarem, powiedzmy sobie, żydowskim, bo to nie tylko musi być literatura jidysz, czy że tak powiem, tworzona na terenach byłej Polski, czy tutaj kresów naszych, gdzie, jak wiadomo, przed wojną było masę Żydów i po prostu ta kultura małych żydowskich miasteczek miała tak wspaniały urok, że można powiedzieć, od zapomnienia chroniło ją wielu pisarzy, między innymi oczywiście Itzhak Beszewik Zinger, którego nie da się nie wspomnieć w tym odcinku, oczywiście Gershom Scholem, Gershom Scholem to był kabalista, jakby ktoś nie wiedział, i o nim też wspomnę jeszcze, ale chodziło mi o Scholema Alechema i jeszcze paru innych pisarzy. Ale przejdę do golemów, bo nie chciałabym się zgubić w tym odcinku, a wierzcie mi, że mam bardzo dużo do powiedzenia i ogromnie się boję, że po prostu coś przeoczę albo coś istotnego mi umknie. Zacznę od książki, która jest jakby pierwsza w tej historii, a mianowicie od golema Gustawa Meyrinka. Gustaw Meyrink jest pisarzem, który tworzył w drugiej połowie XIX wieku i jakby na początkach XX. Jak go pierwszy raz czytałam, a było to już bardzo dawno, bo to był taki hit też jakby studencki dla mnie, jak go pierwszy raz czytałam, to myślałam sobie, ależ on jest podobny do Kawki. Chyba się na nim wzorował, tak, ale okazało się, że wręcz przeciwnie, to znaczy Kawka wzorował się na Meyrinku i Meyrink był jego wielkim mentorem. Meyrink jest pisarzem, którego można zaliczyć do takiego nurtu symbolizmu, modernizmu może bardziej później, ale na pewno symbolizm jest mu bardzo bliski. Jego książki są oniryczne, ale z drugiej strony bardzo głębokie, czyli jakby nie zgubimy się w tej warstwie sennej, warstwie nierealnej, ponieważ jakby jesteśmy zaczepieni na hakach symboli, bym powiedziała. Jeżeli kogoś interesują symbole, jeżeli kogoś interesuje okultyzm, w ogóle wiedza tajemna, to myślę, że będzie zachwycony Meyrinkiem. Ja też oczywiście jestem nim zachwycona i dlatego rozpocznę ten odcinek cytatem z Meyrinka. A może nie, jeszcze najpierw powiem Wam, kim w zasadzie były golemy, dla tych, którzy tego nie wiedzą. Jest taka legenda, właściwie ta legenda to była taka legenda miejska, praska, która się trochę rozniosła na cały żydowski świat. Ta legenda mówiła o tym, że istniał kiedyś w XIX wieku niejaki rabin Lewie ben Becalelu, który za pomocą kabalistycznych zaklęt ożywił człowieka, a właściwie zbudował z gliny takiego jakby drugiego człowieka, taką formę człowieka z gliny, który był bardzo, bardzo doskonały, przypominał człowieka jako żywo i ożywił go
przy użyciu zaklęć, które zostały jakby wepchnięte w jego usta. To były zaklęcia napisane na kartce, oczywiście po hebrajsku. One, te zaklęcia, pochodziły rzecz jasna z Zoharu, czyli z Świętej Księgi Kabały. I oczywiście ta legenda o tym Rebe i o golemie, ona się tak jakby takim echem rozniosła po całym świecie właśnie Żydów galicyjskich. No i jakby echo tego szmeru, który przeszedł, możemy znaleźć właśnie w literaturze, czyli u Meyrinka, a później w paru innych miejscach. Można powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie byli Żydzi, ci Żydzi z diaspory, z rozproszenia, którzy rozproszyli się po całym świecie, wszędzie tam była legenda Golema. Kim był Golem? Golem jakby został zbudowany po to, aby, można powiedzieć, spełniać zachcianki owego rabina, ale w czasie ucisku Żydzi zaczęli wierzyć, że Golem może nadejść, aby ich uratować, aby ich uchronić, że stanie się obrońcą narodu żydowskiego. Ale do tego przejdę za chwilę. Najpierw rozpoczniemy jak trzeba, czyli tak jak się rozpoczyna baśnie, od jakiegoś naprawdę fascynującego fragmentu z książki Golem Gustawa Meyrinka. I srebrne zwierciadło, jakby miało czucie, odczuwałoby wielki ból w chwili polerowania. Stawszy się gładkim i promiennym, odbija ono wszelkie obrazy, jakie w nie wpadają, bez cierpienia i wzruszenia. Błogosławiony jest człowiek, mówił dalej cicho, który o sobie może powiedzieć, jestem wypolerowany jak zwierciadło. Chwilę pogrążył się w myślach i słyszałem, jak szeptał parę słów po hebrajsku. Po czym znowu jego głos brzmiał mi w uszach wyraźnie. Przyszedłeś do mnie w głębokim śnie, a ja zbudziłam cię do jawy. W psalmie Dawida powiedziano, wtedy rzekłem, sam w sobie, teraz zaczynam, prawica Boga to uczyniła tę zmianę. Gdy ludzie budzą się w swoich łożach, roją, że otrząsnęli się ze snu, a nie wiedzą, że popadają jak ofiary swoich zmysłów i stają się łupem nowego, znacznie głębszego snu niż ten, z którego wyszli. Jest tylko jeden prawdziwy stan jawy, ten mianowicie, do którego teraz się zbliżasz. Gdybyś o tym powiedział ludziom, to by ci odparli, żeś chory, gdyż nie są w stanie cię zrozumieć. Jest to więc rzecz bezcelowa i smutna mówić im o tym. Oni płyną niby potok i są jak gdyby sen. Niby trawa, która wnet przywiędnie, a pod wieczór będzie ścięta i uschnięta. Kto był ten nieznajomy, co mnie odwiedził u mnie w domu i dał mi księgę Ibur? Czym go widział na jawie czy we śnie? Chciałem zapytać, lecz Hillel mi odpowiedział, zanim swoją myśl wyraziłem słowami. Przypuść, że człowiek, który przyszedł do ciebie i którego zowiesz Golem, oznacza przebudzenie umarłego poprzez najwewnętrzniejsze życie duchowe. Wszelka rzecz na ziemi niczym innym nie jest jeno symbolem przyodzianym w proch. Jak ty myślisz okiem, wszelką formę, którą spostrzegasz, myślisz okiem. Wszystko to zgęstniało do formy. Było przedtem istotą widmową. Czułem, że te pojęcia, co dotychczas tkwiły w moim mózgu, jak na kotwicy zerwały się, jak okręty bez steru pognały po bezbrzeżnym morzu. Pełen spokoju Hillel mówił dalej. Kto jest przebudzony, ten nie może już umrzeć. Sen i śmierć są tym samym. Już nie może umrzeć? Głuchy ból mną szarpnął. Dwie ścieżki biegną w dal obok siebie. Droga życia i droga śmierci. Otrzymałaś księgę Ibur, czytałaś ją. Dusza twoja stała się ciężarna duchem żywota. Słyszałem jego słowa. Od tego zaczniemy. Więc zauważcie, że Meyrink w tej książce nadaje symboliczny wymiar powstaniu Golema. Główny bohater w zasadzie
No, można powiedzieć, że przeżywa wielkie rozterki psychiczne. Nawet możemy go podejrzewać o swego rodzaju paranoję albo chorobę psychiczną. Dużo rzeczy, które są opisane jakby z perspektywy pierwszej osoby, nie do końca wiemy, kto jest narratorem, bo ten narrator sam ma problemy z tożsamością. Ta książka jest o tożsamości. Ta książka jest o przebudzeniu. Mimo tego, że jest ubrana jakby w cały ten żydowski anturaż, dzieje się w getcie, w praskim. Bohaterami są Żydzi mniej lub bardziej zamożni, uwikłani w przedziwne, tajemnicze śmierci, przedziwne, tajemnicze zdarzenia. W tle cały czas pojawia się golem. Golem jako postać, której ludzie się boją, przed którą uciekają. Dlaczego? Dlatego, że golem w pewien sposób symbolizuje istotę czystą. Istotę, która została stworzona i jest całkowicie niewinna. Nie ma w sobie ich grzechów, nie ma w sobie ich namiętności, ich pragnień, ich złych skłonności. Może dlatego właśnie ludzie boją się i nienawidzą golema, bo golem jest tak bardzo od nich odmienny. Golem nie ma w sobie jakby nic ludzkiego, a jednocześnie być może jest samą esencją tego, co powinno być ludzkie. To jest książka bardzo symboliczna, głęboka i mądra. Można powiedzieć, że ma bardzo wiele warstw. Mało tego, ona jest też książką, właściwie powieścią szkatułkową. Są tutaj też inne powieści wbudowane jakby w nią samą. Jak widzicie, jest to no, książka cienka, to znaczy się ma 200 stron, ale uwierzcie mi, czytanie jej jest bardzo trudne. Trudne, ale moim zdaniem też w jakiś sposób wynagradzające, dlatego że to są takie fragmenty jak ten, o który wam zacytowałam, które mają wiele znaczeń. Można wielokrotnie przemyśliwać jakby nad ich znaczeniami. One nie poruszają się po powierzchni. One nie mówią tylko o tej takiej warstwie czysto materialnej, czysto fizycznej, czy nawet czysto obyczajowej. Więc jakby ta książka, ten można powiedzieć pierwsza książka o golemie, która się ukazała i która, no co tu dużo gadać, zrobiła furorę. Jest to klasyk literatury i generalnie wielu, bardzo wielu pisarzy i wszelakiego rodzaju artystów wzorowało się na niej i nawet mamy taki film polski w reżyserii Szulkina, nakręcony w 1980 roku. W roli głównej Marek Walczewski, znakomita zresztą rola. Film nie jest tak naprawdę ekranizacją tej książki, on jest raptem inspirowany nią. Natomiast jest bardzo ciekawy, choć też właśnie oniryczny i dziwny. I polecam ją osobom, które przeczytały tę książkę. Dla mnie było naprawdę interesujące, aczkolwiek wolę tę książkę i ona jest jakby głębsza. Przede wszystkim sam wątek fabularny układa się nieco inaczej niż w filmie, więc z tego powodu jakby warto przeczytać książkę. I teraz przejdźmy dalej. Kolejną książką, o której chciałam powiedzieć, a właściwie od niej się wszystko zaczęło, jest książka Golem Macieja Płazy, która ukazała się w zeszłym roku i jak już mówiłam, była nominowana do Nike. To jest książka, którą poleciła mi Kin z kanału Kin Czyta i ja się nią zainteresowałam. Muszę powiedzieć, że strasznie mi się ją czytało na początku. Nie mogłam się przedrzeć przez język autora. Pan Maciej Płaza jest językoznawcą, tłumaczem, no i pisarzem, jak widać. Napisał kilka książek. Jest z pokolenia lat 70. Ma na swoim koncie wiele znakomitych tłumaczeń i dużo prac takich językoznawczych. Jest jakby każda książka, którą napisał z tego, co czytałam, bo to jest moja pierwsza jego książka, jest w warstwie językowej po prostu znakomitym odzwierciedleniem czasów i jakby środowiska, w którym powstaje, w którym odbywa się fabuła. Tutaj też w tej książce znajdziemy takie kunsztowne, iście barokowe zdania. Niektóre z nich naprawdę znalazłam zdanie, które miało półtorej strony. Są tak trudne do przeczytania, tak trudno się przedziera przez istny gąszcz po prostu taki literacki, że można się po prostu zniechęcić. W końcu, jak już się nam uda przedrzeć, to mamy bardzo, bardzo ciekawą historię.
historię pewnego włóczęgi, wędrowca, trudno powiedzieć właściwie kim on jest, który pojawia się w małym miasteczku, gdzieś w Galicji, miasteczku, w którym jakby główną rolę odgrywa Cadyk i cała jego, powiedzmy sobie, świta hasydów. Są tam właśnie Żydzi, Żydzi związani z hasydyzmem i cały jest znakomicie odmalowany to środowisko, znakomicie odmalowane pod postaci. Nie można im w zasadzie nic zarzucić. Bardzo mi się podobało. Od strony, jakby to powiedzieć, społecznej, od strony takiej psychologicznej nawet, bardzo ciekawa książka, która idealnie moim zdaniem odzwierciedla to środowisko i jakby te przemiany też takie społeczne, które tam się dzieją, jakby akcje można gdzieś tam usytuować na początek XX wieku, być może jeszcze przed rewolucją rosyjską, czy przed rewolucją październikową, czyli gdzieś tak koło 1910 roku. Jednym z głównych bohaterów, głównym bohaterem jest niejaki Rafael, czyli taka postać, jak ja mówię, takiego dziwnego włóczęgi, nieco zniekształconego, topornego, ogromnego siłacza, który ma nadnaturalne moce, ale nie jest ich świadomy, bowiem jest sam jak dziecko, jest niewinny. Kojarzy wam się to z czymś, co? Mnie się kojarzy. W każdym razie ten golem z tej książki jest, jakby to powiedzieć, nieoczywisty. Ale Płaza nadał mu taki wymiar, powiedziałabym, mesjański. Golem przybywa, by uratować Żydów, albowiem nastroje antysemickie wzrastają tam, oczywiście w tej Rosji, bo to, czy Rosji, no tak, to był ten teren jeszcze Rosji wtedy. One tam gdzieś narastają, one tam fermentują, tam dzieje się coraz gorzej tak naprawdę i coraz bardziej niebezpiecznie. I pojawia się znikąd, w zasadzie nie wiadomo skąd, ten dziwny wędrowiec. Ciekawą postacią jest też oczywiście Jakow, ale też bardzo ciekawą postacią według mnie jest sam Cadyk Gerszom. Myślę, że jest wzorowany na postaci Gerszoma Szołema, to bardzo, bardzo znany kabalista żydowski. Też z takim rodowodem, powiedziałabym, wywodzącym się z Galicji. Jakby, nie wiem, czy o tym wspomniałam, ale myślę, że to jest jasne, że golem jest tworem tradycji kabalistycznej. Tradycji kabalistycznej, czyli poniekąd nie tej takiej talmudycznej. Nie wiem, czy nie chcę tego teraz jakby wyjaśniać, ale jakby jeśli chodzi o tradycję żydowską, to ona się dzieli tak na wiele różnych części. I tradycja talmudyczna jest taka, powiedziałabym, bardzo racjonalna, trzymająca się słowa księgi, ale w sposób dosłowny, przywiązana do zwyczajów, do ich wykonywania i tak dalej, i tak dalej. Tradycja kabalistyczna zaś sięga do ksiąg kabalistycznych, czyli na przykład do Zoharu, do księgi Sefirot. Nie wiem, czemu światło mi zgasło. Muszę sobie zapalić. Zgasło dalej. W każdym razie księga Sefirot, może nie księga Sefirot, tylko Sefiroty są związane też oczywiście z kabałą i ze zrozumieniem świata według kabalistów. Nie chcę tego rozwijać, bo to jest po prostu temat ogromny. Można by temu poświęcić po prostu cały kanał. W każdym razie chodzi mi o to, że kabaliści zajmowali się czymś, co było w pewien sposób przez talmudystów uważano za podejrzane, bowiem uważali, że można modyfikować świat dzięki wielorakim interpretacjom świętych ksiąg, bowiem każda litera miała swoje magiczne znaczenie. I właśnie z tej tradycji, z tradycji kabalistycznej wywodzą się nasi bohaterowie, bohaterowie tej książki, także wielu bohaterów tej książki i w tradycji kabalistycznej zostaje stworzony golem. Bo jakby można powiedzieć, że tradycja kabalistyczna jest bliższa takiemu magicznemu myśleniu. Ale wracając jeszcze do samej tej książki i żeby powiedzieć coś niezwykle istotnego, bardzo ważną rzeczą w obu tych książkach i w ogóle w samym motywie golema jest tajemnica. Golem jest zawsze, jakby to powiedzieć, okryty tajemnicą. W tej książce tajemnica przejawia się w tym,
że właściwie niewiele wiemy o tym, o tej głównej postaci, czyli o Rafaelu. Rafael, który być może jest golemem, tego też jakby nie wiemy. Rafael jest, nie wiemy tego na pewno, Rafael jest głuchy i niewiele mówi. Bardzo rzadko cokolwiek słyszy, więc jakby jest tajemnicą dla innych. Jest też tutaj druga postać, taka, o której warto wspomnieć, mianowicie córka rabina, niejaka Shira, która jakby jest postacią przeklętą. Mianowicie jej mężowie kolejni umierają. Ona jest bardzo młodą wdową. Kojarzy nam się, znaczy mnie się to kojarzy z księgą Tobiasza i z opowieścią o Sarze, która jest żoną Tobiasza później, ale najpierw jest przeklęta przez, jest z niej siedem demonów, które zabija siedem jej kolejnych mężów. Więc jest to taka odwołanie jakby do Biblii z jednej strony, a z drugiej strony taka przerażająca, trochę straszna historia jakiegoś takiego przesądu dotyczącego kobiet, których mężowie umierają. Więc tutaj ten golem i ta właśnie Shira, oni są jakby takimi postaciami nieco z innego świata, z takiego świata, który nie jest naznaczony błędami, a jednocześnie przez to, że jest całkowicie niezrozumiany, jest w pewien sposób odrzucany i ludzie się go boją, tak? Bo ludzie się boją odmienności. Jest jeszcze ten jeden element, o którym warto wspomnieć, mianowicie postać Rafaela jest kuśtykająca. On kuśtyka, tak? To jest o tyle ważne, że jakby w religioznawstwie jest całe takie pojęcie postaci, które są naznaczone właśnie poprzez bycie chromym. Często one są związane z, właśnie z jakąś formą zbawiania. Zbawiania świata, zbawiania ludzi, albo jakąś drogą bohatera, który ma uczynić coś ważnego dla ludzkości, tak? Jest świetna książka, nazywa się Bosa stopa odziana profesora Lebefa, bardzo ją polecam, nie mam jej tutaj, nie pokażę. To jest książka religioznawcza dotycząca właśnie tego motywu utraty jednego sandała, kuśtykania na jedną nogę. Ten motyw też znajdujemy w Biblii u Jakuba, który bije się z aniołem, przeciwstawia się Bogu i zostaje naznaczony tym, że jest chromy na swoją jedną nogę. I w związku z tym już zawsze kuśtyka, tak? I ten motyw tutaj się pojawia jakby, myślę, że celowo, bo ten jakby mesjanistyczny motyw jest też tutaj w tej książce bardzo, bardzo widoczny. Gdybym miała porównać te dwie książki, słuchajcie, no to bardzo trudno jest je porównać, bo one są jakby no zupełnie innego rodzaju. I mnie oczywiście bardziej urzeka ta książka, czyli Meyring, dlatego że to jest książka symboliczna, jest bardzo głęboka. To jest książka studnia nieomal. Czyta się ją ciężko, chociaż jest naprawdę cienka. Natomiast ta książka napisana językiem no przebogatym, ona jest cała taka zadbana, taka wiecie, wypasiona, wypracowana w detalach. Naprawdę autor się postarał. Ale nie widzę tam tej głębi, wiecie? Brakuje mi tego bardzo. Brakuje mi tej głębi, nawet jeśli ona się pojawia gdzieś tam śladowo dosłownie, tak? To czasem myślę, że to może jest moja interpretacja tylko. Tak naprawdę chodzi o tą opowieść, chodzi o tą historię Golema jako wybawcy Żydów. Ja tego nie kupuję. Tak? Nie kupuję tej historii. Nie kupuję historii Golema jako istoty, która została stworzona, aby wybawić naród wybrany. Sorry. To tyle, jeśli chodzi o te dwie książki. Teraz chcę powiedzieć jeszcze o jednej książce, a mianowicie o książce Golem i Jean. To jest książka Helen Wecker. To jest w ogóle fantasy. Bardzo mi się ta książka podobała. Czytałam ją dawno. Mam jeszcze drugi tom, ale go nie wyjęłam. Jest w dwóch tomach. Jest to przedziwna historia, słuchajcie, w której jakiś rabin, oczywiście rabin, kabalista, stworzył sobie golema kobietę po to, aby stała się jego doskonałą żoną i płynie z nią na statku do Ameryki. I tam mają zacząć nowe, wspaniałe, doskonałe życie. I co się dzieje? Otóż ten rabin umiera w trakcie tej podróży. No i ten golem, który tam z nim jest, jest w bardzo ciężkiej sytuacji. I teraz mamy golema, golema kobietę, który niespodziewanie dla niej samej ląduje na jakimś nieznanym lądzie.
ląduje w tym, co się już dopływa statkiem i zaczyna się tam jej przygoda. Jej przygoda po prostu z Nowym Jorkiem. No i jak się okazuje, z innymi magicznymi istotami, bo spotyka tam Gina. I to jest bardzo ciekawa historia. Ja myślę, że autorka poleciała naprawdę na maksa, ale mnie się czytało przyjemnie, jest to bardzo fajnie napisane. Jeżeli ktoś lubi niezwykłe historie, takie trochę dziwne po prostu naprawdę, to myślę, że mu się spodoba ta książka. Nie ma tam jakichś żadnych dziur fabularnych, nie jest przykra, czyta się przyjemnie, naprawdę sama przyjemność. Jeszcze jest jedna książka, o której chciałam wspomnieć, ja jej osobiście nie czytałam, ale znajomy mi ją podrzucił w związku z tym, że robię odcinek o golemach. Jest to książka Golem z Limehouse, Petera Ackroyda, chyba tak to się czyta, pokazuje. Ta książka podobno jest książką obyczajową z wątkami kryminalnymi. Dzieje się całkiem współcześnie i myślę, że ponieważ jest wydana w serii Camelon, myślę, że można ją spokojnie polecić, bo to jest dobra seria. Może ktoś z Was ją zna, może ktoś z Was mi coś o niej opowie w komentarzach. Zapraszam serdecznie. Ponieważ już naprawdę długo trwa ten odcinek, mam nadzieję, że zaciekawiłam Was postaciami golemów, a być może zaciekawiłam Was książkami o golemach i sięgniecie po Meirinkasz, co szczerze Wam polecam, albo po Płazę, żeby się przekonać, no jakiego rodzaju jest to książka. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za ten odcinek. Chcę Wam powiedzieć, że w następnym odcinku będziemy mówić o poezji. Polskiej poezji. Zatem zapraszam serdecznie. Pozdrawiam Was gorąco. Łapki w górę, jeśli się Wam podobało. I subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia. Pa, pa!